Cześć kochani! Hejo! To temu chciałeś w takie ciemności mnie przytargać? Nie, to jest nasza tajna baza. By the way, jak już pewnie zauważyliście, nasze postacie znowu się zmieniły pod względem nie tylko wyglądu, ale głównie wyglądu. Głównie wyglądu. Tak, no wiecie, eventy sobie robimy, Zacik robi jakieś questy, żeby zdobywać itemy, na ciuchy też, więc... Ja wszystko robię. Więc tak. To co, kontynuujemy chyba naszą misję, nie? Tak, tak. To jaką masz misję? Defeat all foes. Fool. Fool się pisze inaczej. Fools, w sensie. To jest... A gdzie tam misja? Foes. Gdzie tam misja? Trzeba pobiec. Biegnę. Ale to chyba mam zrobione. Pokonałeś bez mnie? Nie wiem, chyba że ty jeszcze jesteś dalej. Ja mam go to the tower ruins. Czekaj, fountain. Wejdę w questy. Nie, mam dobrze. Czyli zrobiłeś bez mnie. Czekaj, czekaj. Jak się quest nazywa? Już, chwila, nie w to wlazłam. Forbidden Flames. No to ja też mam taką nazwę. Może ja po prostu jestem w tyle. A ty już mnie krytykujesz, że o, już bez mnie robiłeś. Tylko z Kleinem gadałem. Gadałaś z Kleinem wcześniej? A myślisz, że ja pamiętam? Tak czy siak teleportuje mnie do Tower Ruins. Ja też tam idę. Pełna moc. No tam mam. Nie da się tego przeskoczyć. Nie da się. Gardzę takim kolorem. Gdzie, co ty kombinowałeś przeskoczyć? No nie dasz rady nad kamicami przeskoczyć. Jakie kolorowo, kolorowe te dziewczynki. No to nie duchy? No duchy, no. No i mam dialog teraz. Ja też mam dialog, przy fontannie. No to miałeś to samo. Defeat all foes teraz mam. Aha. To widocznie ja z nią porozmawiałam raz. A tak, bo ty mówiłeś, że jak ja porozmawiam dwa razy, to że teleportuję gdzieś tam. Nie wiem, czemu mi to zrobiłaś. Jeszcze na mnie zwaliłaś. Przepraszam, teraz sobie skojarzyłam sytuację. Pokonałem. Już tak dawno temu nagrywaliśmy. Gdzie dawno temu? Parę dni nawet. To nie jest... Widzowie nie muszą wiedzieć. To nie jest parę tygodni jak ostatnio. To nie moja wina, że w końcu wciągnęłeś się w tą grę i nagle jest takie... Trzeba iść dalej! To już mi nie wystarcza. Co? Ja się nie wciągnąłem. Jak nie, jak tak? Nie oszukasz. Nie wciągnąłem się. Jezus Maria, mocno to tam mary. No już piąte piętro robisz. Labirynt. Nie wchodziłam do żadnego labiryntu, sama mnie to po rozmowie z nią. Czego też tak nie zaraz. O nie! O nie! Ty rzucił na mnie zaklęcie. Ale po co wchodziłam, to już jakaś, nie wiem, pociara. Mówiłem ci, że zaklęcie. To chyba był koniec. Chyba, że jeszcze będzie jakiś boss. No nie, to nie jest jednak labirynt. Przecież mówiłam, że nie poszłam do żadnego labiryntu. No już ten. Już się martwiłem, że zaraz będzie na szóstym piętrze i się okaże, że eku sobie kupujesz. Nie zobaczyłbym. Nie, z kupowaniem eku na razie się wstrzymam, chyba że będzie coś bardzo dobrego. Kupuję eku. Ja do tej pory nie mogę uwierzyć, jak ja mogłam myśleć, że rot to różdżka.
Ja też bym powiedział, że rot to A usta. to maczuga. Oj tam. Także no. No i mam questa od Labyrinth Guide. Ty też? A tego questa nie brałam, ja... Ja poleciałam ten, gdzie mi poszkodziło. Czyli ty byłaś jednak za mną. Co? No ty masz teraz gadać z Kleinem. No. Ja już gadałem z Kleinem. Co? Czemu robisz do przodu? Bo ty byłaś z przodu. Za karę przez 5 minut gada się, nie możesz się zamknąć. Gadam i nie mogę się zamknąć? Tak. No dobrze, to teraz kochani lecimy na Dungeona. To jest labirynt 5. piętra. Tutaj to jest ostatni boss tej akurat tego stage'a, ale po piętra dokładnie. I mamy ładowanie na moim ekranie. Mam bardzo ciekawą anegdotkę, że w guild skillach można zwiększyć drop pieniędzy o 10%, bardzo przydatne. Podejrzewam, jak na razie niestety mi się nie przydaje, bo nie potrzebuję pieniędzy w tej grze. Żyję żebrząc od ludzi. Taka prawda. Prawda? Czy ja wiem? Widzę, że znowu poleciała mnie tak jak trzeba, bo ten punkt się nie zapokazuje. No ty zawsze tak lecisz. I zawsze każesz mi się nie zamykać. Nieważne od sytuacji. Nieprawda. Prawda. Nieprawda, nie zawsze. A już nie lubię. Już mi się nie chce. Nie lubię mówić za minutę dużo. Minutę wytrzymałeś, widzisz? A ja tak cały odcinek muszę prowadzić, bo się bo mało ja nie odzywasz. Lubię rozmawiać. Jestem małomówny. No tak. A jak przychodziło do nas i bycia parą, to gadałeś i gadałeś i gadałeś. Bo miałem temat do rozmowy. Teraz o czym ja mam gadać? O tym, jak mumię klepie jakąś. No nie wiem, ja cały czas mam nadzieję, że spróbujesz coś nagrać na swoim telefonie, jeżeli chodzi o ekran. Mój telefon się nie nadaje do nagrywania, ta gra mi się czasem przycina. Ja poza tym nie mogę nagrywać, nie mogę mieć takich rzeczy na moim telefonie. Dlaczego? No bo to mój telefon służbowy. No ale zabrałabym ci ten plik. Wcale nie możesz mi zabierać moich plików. Chcesz dla odmiany pograć moją postacią? Nie, bo robię dungeon. To ja już nie wiem, jak to rozmaicić dla was. Możemy robić fabułę na przykład. No staram się. Tylko, że ktoś mnie wyprzedził. No ty mnie wcześniej wyprzedziłeś. O. Nie, że cię wyprzedziłam, tylko zacząłeś gadać. Mnie. Nie rozmawiaj z nią, bo ci tepnie do dungeona. No to nie rozmawiałam. Co ten, tak nie mówiłem. Mi się wydaje, że tak nie mówiłem. Mówiłeś, jak tylko zakończyłam nagrywanie. O, tak się tłumacz. Jak tylko zakończyłam nagrywanie, tak. Tak, bo zakończyłam, bo mieliśmy już kończyć. I ten przez przypadek z nim kliknęłam, czy coś takiego. A zresztą się okaże, może jednak mam to nagrane, nie wiem już sama. Ale jestem 100% pewna, że to powiedziałeś. Nie wierzę, że nawet tu muszę potować. Czemu to jest takie silne w porównaniu ze mną? No, bo to jest wymagający już dungeon. Co ty myślisz? Już skilla trzeba mieć dobrego. Co to za gra, która nie daje takiego dreszczyku emocji?
challenge'u. Nie dreszczę to, co ty bym powiedziała. Nie masz takiej presji, że o kurde, zaraz mi załatwię, muszę się postarać? Nie, mam raczej, ojej, szkoda mi potów. Dlatego ramnę tą roślinę i postoję tu pół minuty. Ach. Ile za poty? Takie drogie? Ja myślę, że dlaczego w Nostailu na by się tyle chodziło? Co mnie obchodzi w Nostailu? Mówimy o grach. Znowu jakiś dialog. No weź przestań robić te questy, bo ty mnie ciągle wyprzedzasz. Zaraz będziesz mieć ten... stukanie takich czterech mumii i później masz same gadanie i jesteś tu gdzie ja. Widzicie, jaki nie poczeka. No jaki zły. Nie? Robię z gorszą bronią dungeona, żeby jak najwolniej to robić. O, jaki zły. Tak, tak, z gorszą bronią. Ty po prostu chcesz wyekspić tą broń. Wcale nie. Właśnie, że tak. Co ty myślisz, że ja nie wiem? Kto by chciał ekspić łuk? Kto by chciał ekspić łuk? No. Ty, ja. I to wszyscy. Ty... I koniec. No nic. Czy to już koniec dialogu? No nie, nie. O nie, znowu gadamy. U, Labyrinth Guide. Labyrinth Guide. To ten, to ty to robisz? Tak. Mogę jeszcze dołączyć? Nie, bo to jest solo. Lipa. Narzekasz na mnie, że robię solo dungeona i z tobą na ciebie nie czekam. To czekaj, to co się w końcu razem robi? Dungeony, na przykład te labirynty, ale no. Już po ukończeniu go po raz pierwszy. A. Pierwszy raz musisz zrobić to sama, bo inaczej fabuły ci nie uznało. Bo tak trochę mało razem cokolwiek robimy. Żeby... No bo to robimy fabułę. Każdy lata sobie, każdy bije sobie, każdy oddzielnie ten labirynt robi. Ten coś tam kupuje, ulepsza. Spróbuj mnie rozśmieszyć. Rozśmieszyć ty mam? Tak. Mogę się założyć, że będzie jakiś komentarz pod odcinkiem, że ej, ale tak naprawdę możecie robić je razem przy te wszystkie dungeony. Chcesz mnie śmieszyć? Nie. O nie, skończyłam wszystkie duże poty. No widzisz, tu bebe nie ma. Już sobie nie podrobisz. To jest prawdziwe życie. To jak kończysz pot, to jest lipa. No tak trochę ciężko mi uniki robić, jak jestem wojownikiem i dostaję spuny. A my nie myślisz, że łatwo uniki robić, jak nie wszystko goni? No wiesz, mi dużo bardziej wolałabym grać łucznikiem, ale mam tylko 3 skille. A normalnie masz 4. Kiedy ta trucizna zejdzie?
Nie, żebym miała coś przeciwko fioletowemu, ale... O, teraz jest świecone zielono. Trucizna zeszła, ale jeszcze mam leczenie. Jej. A. Mam wrażenie, że nie trzeba bić tych mobów. Teraz mi to mówisz? Teraz mi to mówisz, ja całego dungeona ubiłem mobów. I patrz, że mi się quest pod tym, pod wejściem świeci. A zagadam wiem. Jak mi powiedzą, że no czekaliśmy na ciebie. Szybko, szybko. A obiłeś wszystkie moby, czy nie? Nie. Zostawiłem 3 moby. To daj znać, jak coś ci nie będę tutaj robić. Owszem, nie musisz ich pić. Fajnie. A mogę z nimi biegać przez całą mapę? Możesz, to ci zabroni. No, chyba nie przechodzą jednak do pomieszczeń. Nie, z pomieszczeń nie wychodzą moby. Taka ciekawostka, jak mob cię zgubi, no to wraca na swoją pozycję, gdzie się zrespił i przywraca sobie całe HP. Wiesz, teraz już tak miałem, że biegam sobie z mobem, uciekam, on ma już pół HP i nagle wraca do, z powrotem tam, skąd przyszedł. Nie mogę mu nic zrobić, bo ten, bo cały czas się oddala i ma full HP. Czyli jednym słowem smuteczek. Tak. Jakiś dziwny ten boss jest. Czemu dziwny? Dziwny z wyglądu, skilli, czy o co chodzi? Jeszcze go nawet nie widzę. A. Samo otoczenie bossa wygląda bardzo dziwnie. Czuję się jakbym w jakieś piksele wszedł. Nie, nie, żeby coś, ale dla mnie to wygląda jak jakieś podziemie albo kanały prawie, że... To zobaczyć jak wygląda pokój bossa. Podpowiem ci, zaskoczyć. No niekoniecznie, bo widzę twój ekran. Nic nie widzisz, bo mam czarny ekran. Ale widziałam, że coś było na zielono. O, teraz mam pokój bossa. O, boss też jest ciekawy. Co? Co, co? Widziałem skill bossa. No. Ciekawe. Aha. Twoje opisywanie jest godne podziwu. Jest ciekawe. O kurde. Co on tak HP zbija? Nie wiem. Ja go mogę nie dać rady pokonać. Weź mnie nie strasz. Jest zbyt silny. Raz go trafiłem tylko. Tytuł wygląda jak wyjęte z Minecrafta. Nie lubię takich rzeczy. Ja uwielbiam Minecrafta i ty też powinnaś zagrać w Minecrafta. Ja nie lubię takich kloceczków. Ama, jesteś na kloceczek. Na trzecim, na czwartym kwadraciki. Niby komu to ładnie wygląda? Komu? Ładnie wygląda. Nie, nie wygląda. Prostota ładnie. To sztuka. Nieprawda. No come on, ile można mieć czarny ekran? No ładuje się boss. Trudne bossy. Co to za maska? Zaraz zobaczysz co to za maska. Już mam jej dość. To boss będzie? Ta maska? Tak. Robisz tam. Przejmował. Nie chciało im się tego, chciała robić. A, zrobimy latającą głowę w powietrzu, będzie łatwiej, szybciej. Będzie łatwiej, szybciej. Wydaje mi się, że to taki design jest bossa. No tak. O, dam ci ciekawostkę. No. Później się respią moby i każdy mój skill pierwszy targetuje w moba. Już szlak trafia.
pokonamy. Ja mam problem obecnie z kotem. Mówiłem ci, że jest dziwny, że nie da się go zaatakować, no bo... No tak, tylko że mi zostały same słabe poty. Osoby, które grały tą grę, doszły tutaj i pokonały tego bossa. Podczas naszych słów walki z bossem rozśmieszą się to totalnie. To mnie nic nie spoileruje. Co? Zobaczysz. Co? Dobór słów podczas naszej walki z bossem był doskonały. O co ci chodzi? Zobaczysz, jak go pokonasz. To dialogi są jakieś? Nie wiem. Nie mam dialogu. To o co ci chodzi? Zobaczysz. Wyrzuć mi przysługę i sprawdź, czy żyj to tam akurat. Skąd ma głowy, czy to jest żółte? Dobra, mniejsza. Później ci sprawdzę. Już sobie sama sprawdziłam, zapomniałam, że to jest skillak, są te same znaczki. Żółte kojarzy mi się z tym. Z szablem. To takie żółte zielone, jak to na kółko. Byłam durna, mogłam to od początku na tego klepa, co mi wyciągnęli w momencie swojej. Dużo się chyba to jeszcze zostało? Nie. Jakie bosze? Nie. To niedługo dowiesz się, o czym mówiłem. Ej, co jest? To nie wyglądało, jakbym go pokonała. Przestań brechtać! Co się dzieje? Zobaczysz. Teraz mam go pokonać? No, twórcom się nie chciało otworzyć ciała. Kurde. Ja go tłukę do tej pory. O nie, sama niszczę family friendly content. Ten boss nie jest fajny, friendly. Tylko, że jestem na low HP, bo myślałam, że tam tego pokonałam, nie może żyć chwilę i rozlatam w kółko. Ten jest jeszcze gorszy. No. A ten z kolei woli ten. Woli kili to. Dobrze. I zmieni skilla. Jeszcze ścięcie miałam na tym. Może jeszcze na trzecią formę. Dobra. Z jednej strony życzę ci tego, ale z drugiej strony nie życzę ci tego, bo to znaczy, że ja też będę myślała. Proszę. O-o. Co jest trzeci? Może. No właśnie, nie zapomnij sobie. Przestań gnić tylko mu w prawo. Tak. Znaczy nie, sugeruję, że zatajesz informacje. O. Nie zatajam informacji. Po prostu mówię, że wydaje mi się, że go nie ma, bo jeszcze nie opuściłem tego pomieszczenia. Nie, tyle dialogów? Właśnie nie dialogu. Bo jak pokonujesz trudnego bossa, to pierwsze co robisz, to że zamiast wyjść z tego pomieszczenia, bo i kadar sobie będziemy chciał. Czyli no świetna walka była.
elegancko. To się wygląda. Zostałem jakiś tutorial jeszcze szybki. Dostaję wszystkie tutoriale z gry. Na do XP nie dostałem tutorial. Muszę poczekać, aż boss przejdzie w inne miejsce. Bo jest na tym teleporcie i cały czas zostaje powiadomienie. Boję się, że przypadkiem kliknę. O, dobra. Co na mnie skaczesz? Dało ci ktoś na to pozwolenie? Skocz mi go. Ale przynajmniej mi niestety. Powiedziałam, co to matka, czyli poczekaj chwilę. Poczekaj. Szczekasz? Szczekaj. A co ty, mój piesek? Jest u nią nie? Chcesz, żebym ci pokłaskała piesku? Może być. No co, nie chcę, jakieś inne. Jakie na przykład? Domyślę się. O, no nie, nie wiem. Nie czuję się tu. Lord Sword. Ja mam lepsze pytanie. Twoje jest faktycznie przydatne, ale mam najlepsze pytanie ever. Czemu w tej grze nie ma magów? Po co magowie? Bo ta gra jak istnieją łucznicy, to magowie też powinni być. Ta gra nazywa się Sword Art Online. I tak istnienie łuczników jest przesadzone. A nie wiem, nie mogłaby na przykład włócznią rzucać, a nie jakieś mieć durne, nie wiadomo do czego służące badyle. Może nie. No nic, tak czy siak, kochani, kończymy, że tak to ujmę, ten rozdział. Także też będziemy kończyć odcinek, także mam nadzieję, że w miarę dobrze się tutaj bawiliście. Ja się dobrze bawiłem. Tak się obłowiłem tutaj. Jak król. Jak król? Jak król. To coś ty takiego zdobył? Nowy arbor i nowe bronie. O ty. No dobra, także trzymajcie się ciepło, my będziemy uciekać i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa! Pa.